Wydaje mi się, że w wypadku książek jest tak, że jakby nie ma górnej granicy tego, czego nie mógłbyś zrobić, nie mając odpowiedniej ilości pieniędzy. Jak się popatrzy na typową premierę książkową w Stanach Zjednoczonych. Duża, nadmuchana, w środku dosyć paskudna. Jechałem sobie autobusem i sobie myślałem, okej, tą budkę bym wywalił, ten szyld usunął, to pomalował na szaro. No i to mi zostało po prostu, jak chodzę ulicami. Widzę cały ten zgiełk, to mnie to jakoś drażni. Jak kupuję książki, czy dostaję, to... Zresztą to się nie ogranicza tylko do książek. To klasyczny przykład menu w restauracji. Od razu patrzę, aha, taki krój. No dobrze, no tutaj można było to lepiej rozwiązać. Więc sama rzeczywistość powoduje, że cały czas ten mój taki typ typograficzny zmysł jest wyostrzony. No ale w przypadku książek to już w szczególności. No bo jest to taki przedmiot, który ma swoje warstwy, swoje szczegóły techniczne i w momencie, w którym się jest projektantem książek od kilkunastu lat, to wiadomo, jak ten mechanizm, jak ten stwór jest złożony i na to wszystko zwraca się uwagę. Po części też dlatego, że czasami pojawia się taka zawodowa zazdrość i sobie myślisz, wow, ale to ktoś, kurczę, wymyślił. Wydaje mi się, że w wypadku książek jest tak, że jakby nie ma górnej granicy tego, czego nie mógłbyś zrobić, nie mając odpowiedniej ilości pieniędzy. Ja z wielką zazdrością, wiesz, patrzę na książki wydawane na Zachodzie, głównie w Niemczech czy w Szwajcarii, gdzie to bogactwo jest, ono nie jest ostentacyjne. Ono się objawia doborem materiałów, które nawet nie są jakieś bardzo szlachetne, ale widać u ludzi, którzy robią książki na Zachodzie, że jakby dorastają w zupełnie innej kulturze materialnej. Pewne rzeczy są dla nich naturalne i nie są jakąś ekstrawagancją, tylko takim naturalnym wyrazem tego, jak dana rzecz powinna wyglądać. Przejdę do konkretu. Mam tu przygotowany. Słuchaj, to jest mój ulubiony przykład. To jest niemieckie wydanie dzienników Maxa Frischa. Cudo, moim zdaniem. I teraz tak. Może wyjmę jeden tom, bo tutaj jest taka rzecz w dwóch tomach. No i popatrz. To jest taka książeczka, malutka, która w księgarni prawdopodobnie w Polsce by zniknęła w otoczeniu tych behemotów dwa razy większych. Nie można powiedzieć, żeby była jakoś szczególnie strojna, ale wiesz, kiedy ja patrzę na tą książkę, to widzę przede wszystkim takie rzeczy. Zacznijmy może. Tak myślę sobie, okej, bardzo mi się podoba, bo jest czyściutko, jest puściutko. Nikt mnie tu nie chce niczym jakoś zwabić. Nie udaje, że ta książka jest jakimś blockbusterem, prawda? Po prostu intymny dziennik. Coś bardzo prywatnego. Coś bardzo, no bardzo, 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 bardzo drobnego, bardzo nieostentacyjnego, prawda? To jest właśnie, tak powinny wyglądać dzienniki, moim zdaniem. To jest coś, co się pisze wieczorami, przy świetle lampki, przy ciemnionym pokoju i tak powinien wyglądać rezultat. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda polskie wydanie. To po prostu gigantyczna cegła. Waży mniej więcej tyle, co bloczek styropianu, bo jest wydrukowana na takim nadmuchanym papierze. A jest wydrukowana na nadmuchanym papierze, żeby po prostu wyglądała na okazalszą. Żeby można było policzyć większą cenę. Na okładce zdjęcia autora i materiały wykorzystane do produkcji tej polskiej książki, no są tańsze. No właśnie ten styropianowy papier, ta okładka taka niewyszukana, która jest po prostu zwykłą, twardą okładką pokrytą matową folią, no i tyle. A tutaj jeszcze wracam do tego konkretnego egzemplarza, który jest cudowny. No więc mamy tą książeczkę, mamy bardzo oszczędną formę, mamy piękny matowy kolor, mamy ładny granat, który ładnie sobie tutaj kontrastuje z tym kolorem, ale to jest obwoluta dopiero. Tutaj sobie zobaczmy, że pierwszy szczegół, który zwraca uwagę, który jest takim szczegółem, który stanowi smaku tej książki, ale na który nikt spoza branży nie zwróci uwagi, to jest to, że obwoluta została wydrukowana z tego samego, została zrobiona z tego samego papieru, co wyklejka. No i już jest pewna korespondencja, już jest pewna łączność, ciągłość i tak dalej. Dobra, zdejmujemy wolutę i pod spodem mamy książkę prościuteńką, oprawioną w płótno o takim pięknym, chabrowym kolorze, który korespondentuje sobie z kolorem typografii na okładce, na wolucie. Zdejmujemy. No i mamy. Książeczka po prostu jak 100 lat temu. Za 100 lat będzie wyglądała równie nieafektowanie i równie ponadczasowo. No po prostu archetyp książki. Zerknijmy sobie na grzbiet. Nie ma wielkiego Max Frisch. Jest malutkie Max Frisch. Dzienniki, data i wszystko.
Nie ma nawet logo wydawnictwa, no bo po co? Ale idźmy dalej. Rzeczy, które mnie urzekają. Niewykonalne w Polsce. A niewykonalne dlatego, że mimo tego, że mamy świetne drukarnie, nie znowu aż tak dużo, bo drukarni mamy w ogóle bardzo dużo, ale takich bardzo dobrych jest niewiele. I rzeczy można u nas bardzo dobrze wydrukować, natomiast rzadziej już ładnie oprawić. Po części wynika to z tego, że nie ma na takie rzeczy rynku, że wyszukana oprawa to jest droga oprawa. I to jest droga oprawa. Jak na polskie warunki, to jest droga oprawa. Takie płótno jest drogie, jest kilka razy droższe niż zwykły papier, którym się książki oprawia. Poza tym wymaga to naprawdę dużej precyzji, która się bierze z lat praktyki. Popatrz, jak ta książka jest zrobiona. Jeżeli porównasz tę książkę z jakąś zwyczajną książką w twardej oprawie w Polsce wydaną, to zobaczysz, że ta formatka, ta twarda okładka wystaje poza blok książki, tam o 2 mm. No, to jest taki detal. W Polsce, słuchaj, no to są, ja wiem, 3 mm, 4, no nie? To są po prostu, masz twardą okładkę i gdzieś tam głęboko jest wbity ten blok wklejony. Zerknijmy sobie jeszcze bardziej do środka. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale papier, który jest tutaj wykorzystany i na wolucie, i na wyklejkach, to jest papier, który jest barwiony w masie, czyli on ma taki właśnie kolor. Jak się go przetnie, przerwie i tak dalej, to on jakby w całej swojej objętości ma ten kolor. To nie jest nadruk. I takie papiery też są droższe niż zwykły papier. I wykorzystanie takiego papieru to też jest pewna decyzja, na którą sobie mogą pozwolić Niemcy. A my już nie bardzo, bo koszt produkcji książki jest i w Polsce, i w Niemczech w miarę podobny, natomiast te ceny, jakie się uzyskuje za książki, są różne, więc w Niemczech takie rzeczy się opłacają. No więc wyklejka z papieru i książka, która sobie idzie na takim cieniuteńkim papierze w kolorze kości słoniowej. Akurat ta cienkość, ta przezroczystość może się nie podobać. Mnie akurat ona urzeka. Też dlatego, że stwarza takie wrażenie czegoś bardzo delikatnego, że obcujesz z rzeczą, która jest no, krucha jak owad. W pewnym sensie dzienniki takie są. Ktoś się obnaża, prawda? Pisze o swoich najbardziej prywatnych rzeczach, więc wydaje mi się, że do tej książki to bardzo, bardzo pasuje. I podoba mi się właśnie w tej edycji fakt, że ktoś powiedział i pomyślał sobie, do tej książki pasuje kameralność, pasuje taki to ma być drobiazg, prawda? I nie będziemy z tego robili giganta, chociaż można, no nie? Co potwierdza polskie wydanie. Także to są takie rzeczy, na które zwracam uwagę. Patrzę, czy to kurczę pasuje. I wiem, że dużo rzeczy w naszym kraju nie pasuje, dlatego że nie ma na to kasy. No, jakby to jest moja też codzienna rzeczywistość w charakterze, że staram się robić książki jak najsolidniej, w tym sensie, żeby były jak najbardziej adekwatne do treści, ale na takie coś bym sobie nie mógł po prostu pozwolić. To znaczy, mógłbym, a tylko ta książka musiałaby kosztować, nie wiem, nie 35 czy nie 45 zł, ale 65 zł. I wtedy może by ci, którym bardzo zależy, to sobie kupili, ale z drugiej strony masa ludzi musiałaby obejść się smakiem, więc no, szkoda. Wydaje mi się, że właśnie to jest klucz, jeżeli chodzi o otworzenie rzeczy solidnych. Żeby wiedzieć, kiedy można sobie zaszaleć i kiedy to jest pożądane, a żeby wiedzieć, kiedy można powiedzieć, okej, dość, no już tutaj bardziej nie wydziwiam. Kiedy dokonywałeś ostatnio takich wyborów? Wiesz co, no chociażby w wypadku książki, która to książka, gdybym miał ją robić na przykład nie zważając na budżet, wyglądałaby, myślę, w pewnej mierze podobnie, tylko że tutaj by nie było zwykłego papieru, bo to jest zwykły papier, tylko pokryty folią matową, ale taką trochę lepszą, nie rysującą się i ma taką dosyć przyjemną w związku z tym fakturę, tylko nie byłoby tu wtedy tego, tylko byłby właśnie taki, wiesz, papier barwiony w masie, który jest chropawy w dotyku, który jest kompletnie analogowy, który przywodzi na myśl papiery, które istnieją po prostu od stuleci, czy od tysiącleci, bo to de facto, ta książka, ta oprawa, to czego dotykamy tu na wierzchu, to nie jest papier, to po prostu plastik. Ten plastik mi jakoś przeszkadza, no ale jest to nie do uniknięcia. Trzeba było jakoś pójść na kompromis z kosztami druku. Podobnie tutaj mamy takie odcięcie, prawda, to czerwone. No jakby miał pieniądze, to by nie było nadrukowane. To by było piękne czerwone płótno, tutaj byłoby położone sitodrukiem czarny napis. Miałoby to zupełnie inny wydźwięk. No wyglądałoby to wiele szlachetniej. No tak, to jest taka, powiedzmy, symulacja, coś w pół drogi.
Natomiast pomyślałem sobie, że jak już pewnych rzeczy nie mogę, no to przynajmniej szarpnę się na tą złotą folię błyszczącą. Może nie jest to za bardzo powściągliwe, ale jakoś koresponduje z treścią książki, bo jest tam cały rozdział poświęcony średniowiecznym iluminacjom w książkach i o tym, że nakładano złote płatki na inicjały itd. itd. Chociażby okładka tej książki Keitha Houstona to jest takie pole bitewne moje pomiędzy moimi ambicjami, a tym, na co mi pozwalają pieniądze i tym, co będą w stanie kupić w Polsce czytelnicy. Czy my już dojrzeliśmy do tego, żeby dostawać naprawdę fajne książki? Nie, no pewnie, że dojrzeliśmy, bo wiesz, ta fajność, czy ta jakaś takie estetyczne wyrafinowanie niejedno ma imię, no nie? Jedną z wersji tego, jak ładnie może wyglądać książka, prawda, to jest ten niemiecki dyskurs, protestancki, goło, szlachetnie, prawda? Dobre materiały. Ale może to nie jest droga dla nas. Może my mamy inny temperament, sarmacki, rozwichrzony i może nam bardziej będzie pasowało to, co robią, wiesz, na przykład w Stanach Zjednoczonych. To też jest taka drugi obszar moich typograficzno i w ogóle książkowych fascynacji. Moi z kolei robią książki no trochę tak jak u nas. Jak się popatrzy na typową premierę książkową w Stanach Zjednoczonych. Duża, nadmuchana, w środku dosyć paskudna, jak się popatrzy, dużo zdobników, jakieś tam, wiesz, esy, floresy, 10 rodzajów krojów pisma, taka ostentacja, żeby było widać, że kurczę, ktoś się napracował, no nie? No i to podobnie jest u nas, taki barok i przepych, to jest coś, co nas pociąga. Co mi się u Amerykanów podoba i w amerykańskich okładkach, zwłaszcza prozy, to jest taka dezynwoltura. Coś takiego, czego ja w Niemczech nie widzę. Czyli jeżeli konstruują metafory, no takie z energią, od czapy, z siłą, wielkie napisy, tłuste, to dobrze nawet jak coś nie pasuje, jak coś zgrzyta. Jest w tym taka, wiesz, taka pierwotna siła i mi się wydaje, że polski temperament jest bliższy bardziej temu takiemu rozbuchaniu. Mnie to u Amerykanów bardzo fascynuje i bardzo często staram się jakoś zgłębiać też ten kierunek, bo jedna droga, jeden wektor to jest właśnie taka solidna, mrówcza praca polegająca na cyzelowaniu o po prostu ćwierć milimetra wielkości literki, prawda? Bo wbrew pozorom to są ważne decyzje, czy te litery mają, wiesz, tam 10 mm wysokości na okładce, czy 11. Dla mnie to zrazu widoczne, no nie? Milimetr w takim kontekście to po prostu jest, wiesz, to tak jakby budowlaniec mówił o metrach, no nie? To po prostu jest naprawdę duża różnica. Ale drugą drogą jest to taka, ja wiem jak to nazwać, plakatowość. To, co myśmy mieli w tej już tak oklepanej polskiej szkole plakatu, no nie? Czyli po prostu zwariowane, porąbane metafory. To jest strasznie fajne. Teraz mi tego brakuje w polskich okładkach. Ale to nie wynika z tego, że nagle graficy przestali być jacyś kreatywni, czy że nastąpiło jakieś ogłupienie. Wydaje mi się, że to wynika trochę z takiej ostrożności wydawców na nieprzyjaznym rynku. No nie? Czyli może nie eksperymentujmy za bardzo, bo ktoś nie złapie, się ktoś przerazi. Albo nie, to dajmy coś bezpiecznego, no nie? Dlatego ten polski plakat w PRL-u był taki efektowny, nie wiem czy był efektywny, był efektowny, no bo nie musiał niczego sprzedać, no nie? Więc po prostu kurczę, hulaj dusza, piekła nie ma. Ale paradoksalnie Amerykanom w takim bardzo, no już chyba bardziej się nie da wyobrazić kapitalistycznego otoczenia, takie myślenie nie jest obce. Nie? Czyli właśnie konstruują, czasami te metafory są proste, po prostu jak konstrukcja cepa, ale czasami patrzysz na okładkę, widzisz ją z daleka, bo Amerykanie robią, no właśnie te książki duże, napisy są duże, tłuste, więc wchodzisz do księgarni i widzisz po drugiej stronie, okej, super, jest nowy, nie wiem, co Ladlam na przykład, no nie wiem, są takie litery. Ale często oprócz tych liter jest tam jakaś ciekawa anegdota w tej okładce. No nie, to mi się też bardzo, bardzo podoba. I na to mamy szansę jak najbardziej. No ale jest różnie. Mhm. I gdybyś miał tak ze sprawą jakiejś magicznej różdżki, ale nie myślimy teraz o budżecie oczywiście, mhm. Tylko coś takiego
sposobie myślenia, to co to by było? Odwaga? Nie, właśnie nie. Ja tak, wiesz, opowiadam o tej odwadze, bo mi to imponuje, mnie to bawi, ale ja po prostu od dzieciństwa miałem coś takiego, że jak miałem 10 lat, jechałem sobie autobusem i sobie myślałem, okej, tą budkę bym wywalił, ten szyld usunął, to pomalował na szaro, no i to mi zostało po prostu, jak chodzę ulicami, widzę cały ten zgiełk. To mnie to jakoś drażni. Na przykład Zimowicz Czerek tak strasznie fascynuje się tym polskim rozgardiaszem i tak gwałtownie oponuje przeciwko niemieckiemu Ordnungowi. No nie? Stasiuk podobnie. Ja, kurczę, zupełnie tego nie rozumiem. No, jest porządek, fajnie. Poszalejmy sobie może w środku, no nie? W czterech ścianach. Może ja akurat nie chcę oglądać tego baneru, który wisi naprzeciwko mojego okna, no nie? Codziennie. Może bym wolał popatrzeć sobie na drzewko, które tam stoi za tym banerem. Więc chyba bym wolał, żeby ta nasza codzienność była taka, wiesz, bardziej uważała na tą drugą osobę, no nie? Są ludzie, którzy z pasją po prostu benedyktyńskiego mnicha potrafią się ograniczyć do projektanci, do powiedzmy, no nie wiem, wykorzystywania przez całą swoją karierę tylko trzech rodzajów pisma, no nie? Trzech fontów. Był taki, zmarł 2 lata temu bodajże, Massimo Vignelli. Świetny projektant, po prostu projektował przez 60 czy 65 lat. Zaprojektował między innymi system identyfikacji w nowojorskim metrze, no po prostu klasyk. W każdym podręczniku jest wymieniany i on używał 2-3 krojów. Natomiast ja bym tak nie potrafił. Miałbym wrażenie, że coś mi umyka. Pamiętam, jak kiedyś robiłem okładki do naszej serii reportaży i pierwszą okładką z tej serii był Ajatollah Śmie Wątpić. Zupełny kociokwik tam jest na froncie okładki, tam jest chyba 7 czy 8 rodzajów pisma, zdjęcia, kolory, wszystko się miesza, przenika. I to była taka moja reakcja na lata projektowania w tym właśnie języku minimalizmu. Bo w pewnym momencie, jeżeli jesteś takim rygorystycznym minimalizmem, to właściwie większość twoich decyzji ogranicza się do tego, czy napis dać u góry, ale wyrównany do lewej czy do prawej, no nie? I jaki kolor tła. Wracając do tamtej serii reportaży, pierwsza książka miała tytuł zupełnie nieczytelny. Pamiętam, że przekonywałem moje koleżanki, że to nieważne, bo na grzbiecie będzie czytelny, ale na grzbiecie zrobimy jeszcze bardziej nieczytelny. I w sumie dość długo ta książka się sprzedawała. Ale miała swój dodruk, więc może nie było to jakimś takim, wiesz, znowu czynnikiem, który by ludzi odstraszył. Bardzo mi się podoba, jak mówiłeś o czułości. Co to znaczy być czułym wobec książki dla ciebie? Nie wiem, bo ja mam z czułością w ogóle duży, duży problem i w stosunku do przedmiotów, i do ludzi, i do zwierząt, więc trochę nie wiem, czy jestem dobrym adresatem pytania o czułość, ale wydaje mi się, że to jest ważna kategoria i że dobry projektant musi się wykazywać jakąś tam empatią. Jest aktem wielkiej odwagi ze strony pisarzy, że oddają te książki w ręce grafików, no nie? To jest, wydaje mi się, bardzo trudna sytuacja, kiedy intymnie obcujesz ze swoim dziełem, po prostu, kurczę, pisarz, no. Przecież to są miesiące, no nie? Lata ciężkiej pracy, jakiejś takiej inwestycji uczuciowej. I potem dajesz to komuś do wydawnictwa i dostajesz coś, co powoduje, że masz wrażenie, że ktoś ci, wiesz, podeptał to, co ty zrobiłeś, no nie? Trzeba uszanować tę delikatność pisarza. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś, wiesz, książkach typu jakiś blockbuster, typu jakieś, wiesz, rzeczy takiego jednorazowego użytku, no nie? Bo oczywiście, że nie wszystkie książki są takie. Ale mówię tutaj o takiej prawdziwej literaturze, którą trzeba po prostu uszanować. Resztę też trzeba szanować, ale czasami jest tak, że po prostu książki pisze się dla pieniędzy, no nie? I wtedy jak najbardziej trzeba robić taką, wiesz, mocną, agresywną okładkę. Kolejny bloger, wiesz, wypisał swoje przemyślenia z pomocą ghostwritera, no to kurde, musi mieć okładkę z fluorescencyjnym pantonem. No nie ma rady. Ale co pasuje do książek 17-latków z 2 milionami followersów na YouTubie, to niekoniecznie będzie pasowało do Maxa Frisza.